Cześć, witam Was bardzo serdecznie w poradniku do programu AC3D. Poradnik ten przeznaczony jest dla osób, które nie miały do czynienia z grafiką 3D, a chciałyby się nauczyć prostego modelowania. Nie będę pokazywał, jak tworzyć od początku do końca modele ciągników, kombajnów czy innych maszyn, a jedynie metody, którymi warto by się posługiwać przy modelowaniu takich maszyn. Interfejs w AC3D jest bardzo prosty i przejrzysty. W kolumnie po lewej stronie znajdują się funkcje, z których będziemy najczęściej korzystać. Wymiary naszych obiektów będą pojawiały się tutaj, w tym miejscu. I tak naprawdę, na początek, to nam starczy. Inne, bardziej zaawansowane funkcje są dostępne już z, tych rozwijanych, z tego rozwijanego menu góry, ale o tym, jak i o innych, bardziej zaawansowanych funkcjach powiem później. Pierwszym naszym modelem będzie zwykły płotek, drewniany płotek, aby go wymodelować, potrzebna nam będzie deseczka, z której będzie się składał. Wybieramy sobie boksa, żeby stworzyć naszą deseczkę do płotku i robimy coś na kształt na podobieństwo właśnie naszej deseczki. Czyli musi być jakieś 2-3 cm grubości. Ustawmy sobie tutaj. Jest widok z góry, więc ustawiamy sobie jakieś 2, może 3 cm grubości. O, właśnie. Wysokości dajmy sobie jakieś 150 cm. Cały czas podgląd na wymiary mamy w tym miejscu. Czyli 3 cm grubości, 150 cm szerokości i dajmy sobie 10 cm szerokości. Aby wyglądał ładniej nasz płotek, weźmy sobie, zaostrzmy czubek na naszej deseczce, żeby nasza taka deseczka, sztachetka wyglądała ładniej. Wybieramy opcję Vertex i lewym przyciskiem myszki przeciągamy nad powierzchnią dwóch wierzchołków, wciskając Control i przesuwając, łapiąc nasze wierzchołki, przesuwając myszką w dół, robimy taki skos. Dzięki temu nasza sztachetka wygląda dużo ładniej. Teraz wystarczy tylko zrobić poprzeczną deseczkę, żeby się stachetki miały na czym trzymać. Czyli, też wybieramy tego boksa i robimy znowu coś na kształt naszej takiej deseczki. Czyli znowu dajemy sobie jakieś 2-3 cm grubości i teraz można dać jakieś 12 cm szerokości i tam 2 metry około. Długości. Na tym na razie nie ma co się skupiać, bo może nam wyjść inaczej szerokość naszego płotku i to później można poprawić. Teraz kopiujemy sobie naszą pierwszą zrobioną deseczkę, czyli Ctrl C, Ctrl V i z wciśniętym klawiszem Ctrl przesuwamy w bok. Po tym znowu zaznaczamy teraz DV, klikamy Ctrl C, Ctrl V i znowu przesuwamy w bok. Po czym znowu zaznaczamy wszystkie ctrl-c, ctrl, -C, ctrl -V. Przesuwamy. Nasz płotek jest prawie gotowy. Tylko to musimy deskę, która jest w poprzek, musimy ją poprawić, trochę powiększyć oraz skopiować ją, żeby była jeszcze wyżej. ctrl-c, ctrl, -C, ctrl -V. Oraz dosunąć aby zaznaczyć kolejną, klikamy jedną, po czym wciskamy Shift i zaznaczamy drugą. Aby nie było żadnych szparek czy, czy deski, nie były odsunięte, trzeba je troszkę zbliżyć. Więc wciskamy Control i dosuwamy sobie nasze deseczki do płotku. No i to na tym by był koniec. Ewentualnie można jeszcze usunąć niepotrzebne powierzchnie, niepotrzebne ścianki. Tych, który, te, które nie będą widoczne później w grze, czy ogólnie nie będą widoczne jeśli postawimy płotek na ziemi, czyli zaznaczamy, aby to zrobić, zaznaczamy wszystkie nasze deseczki sztachety, po czym wciskamy opcję Surface, wciskamy klawisz Shift i przeciągamy prawym przyciskiem myszy na, nasze, na nasz obiekt. W tym momencie zaznaczyły nam się wszystkie te powierzchnie, których prawdopodobnie nie będzie widać, czyli wszystkie te u dołu. Aby obrócić kamerę w trybie 3D, wciskamy klawisz Alt i lewy przycisk myszy. Można sobie jeszcze wycentrować widok na tych właśnie powierzchniach. Klikamy View, Field Selection. Mamy teraz oś kamery wyśrodkowaną na tych naszych ściankach. Jak mamy zaznaczone ścianki, klikamy Delay. Teraz naszych, nasz model będzie nieco odchudzony, a ścianek, które, ścianki, które usunęliśmy i tak by, pewnie nie byłyby widoczne w grze. To by był koniec pierwszej części poradnika. Życzę Wam, abyście byli cierpliwi, bo efekty nie przychodzą od razu. Subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę. Cześć, trzymajcie się do zobaczenia.